Życie, życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to jest samograj! Ty kurwa, co to jest za ustawka? Na razie ich wkręcam, że ja przeprowadzam wywiady, żebym nie musiał ich udzielać. Mój narożnik jechał, mijał go na trasie i normalnie był z pełen psów. Miałeś nie mówić! Będziemy. Stroj jak macie spać? Na chuj włoć na autokar! Mężuj do kaloryfera, kurwa! Co tam mówię? Co jest? Hej! Co? To nie są ostatnie aresztowania dzisiaj, żegnajcie! Jest podróż, kurwa, my jedziemy, to tu... Wstępie, miłość. Nie bo ja... Co? Chcę się obstawiać! No, piętnastaczka płacę, jak jesteś dobry. Po to tu jestem, najlepszy polski dziennikarz. Twój ulubiony alternatywny dziennikarstwo to moje hobby. Witam was serdecznie, mordulki, arcyjapy i turboryje w kolejnym odcinku naszego wspaniałego, naszego mówię, bo waszego i mojego oraz oczywiście Strojewicza show pod tytułem Telenovela. Dziś raczej bez akcentów politycznych, dzisiaj tak bardziej na sportowo, jak to się mówi, bo dzisiaj będzie relacja z Cloud MMA. Tak, moi mili, byliśmy na Cloudzie, byliśmy tam, gdzie inni wejść nie mogli, tylko dlatego, że mieliśmy identyfikatory uczestników uprawiające do wstępu w każdy zakątek i konferencji, i gali, i wszystkiego. Ale zanim to nastąpi, zanim wam to pokażemy, zanim wam o tym opowiemy, trzeba trochę jednak wspomnieć o sytuacji aktualnej politycznej. Otóż minister Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, odwołał 50 ambasadorów na całym świecie z polskich placówek dyplomatycznych. Andrzej Duda jest zaniepokojony, nawet bym powiedział, że wkurwiony, ale my nie, ponieważ pan minister Sikorski odwołał 50, a my powołaliśmy 7 nowych, a są nimi Dawid Rybicki, Rafał Dobry Wariat Kubacki, Izabela Grudzień, pani ambasador, gratuluję, Tomasz Mirgos, Adam Merk, bardzo poważna ambasador, Karol Król. Patrz, to jest ciekawe, król, a jednak ambasador. Nasza monarchia się rozrasta. Osoba, co do której nazwiska i imienia nie jestem pewien, ale prawdopodobnie nazywa się Łukasz Jarząb. Jarząb. Trudno mi to wypowiedzieć, ale chyba ma jakieś korzenie węgierskie po prostu. W każdym razie ta siódemka ambasadorów już piastuje swoje stanowiska. Pozostałe 43 jest nieobsadzonych, więc wszystko w waszych rękach. Żeby zostać ambasadorem, link w opisie, Patronite. Tam, no wiecie, skromne datki, skromne dotacje. Nasz budżet trzeba podreperować, żebyśmy byli jeszcze bardziej dla was, jeszcze bardziej się rozwijali. No i co, przechodzimy do konkretów, mordy. Na początek moje pierwsze zderzenie z Cloudem, czyli konferencja, która odbyła się w Warszawie na 2 tygodnie przed galą. Zapraszam serdecznie, zobaczcie, jak to wyglądało z bliska. Witam serdecznie, proszę państwa, stoję na tle różowego Mercedesa. Państwo zapewne myślą, że to kontynuacja serii Operacja Tuning i dział wiejski tuning, ale to nie jest to. Ten samochód, który stoi za mną, należy do bohaterki dzisiejszego wieczoru, jednej z bohaterek, wielkiej postaci polskich free fightów, ale nie tylko. Rej! Tak, to jest samochód Marty Linkiewicz. Marta Linkiewicz nie wie jeszcze, że ja tu jestem, ale już za chwilę się dowie. Bo prawda jest taka, proszę państwa, że jestem na konferencji Cloud MMA, żeby zobaczyć, jak świat free fightu wygląda tak naprawdę od środka, bo zobaczenie tylko fejmu nie wystarczy. Mi. Chcę zobaczyć jeszcze więcej, poczuć te emocje i przekazać je właśnie wam, naszym widzom. Chodźmy zatem do środka. Tak naprawdę, oczywiście, muszę wam powiedzieć prawdę, ten samochód mi się podoba. Ja sam bym jeździł różowym Mercedesem, więc on wcale nie jest wiejski, ale na pewno dla niektórych mógłby być. Ja widziałem na ulicy ten samochód, wyprzedził mnie i Marta Linkiewicz mi pomychała, dlatego mam w serduszku taką myśl, że jednak będzie dla mnie miła, a ja dla niej. Proszę państwa, tu się jeszcze nie zaczęło. Możecie zobaczyć, jak długa jest ta ścianka. I tu analiza porównawcza. Na fejmie ścianka była krótsza. Tu redakcje są już gotowe, rozstawione, a ja skromnie na końcu ścianki, na pół ściance. Na razie ich wkręcam, że ja przeprowadzam wywiady, żebym nie musiał ich udzielać. Ale jeszcze nie widziałem nikogo słynnego poza dziennikarzami. Same kwiaty dziennikarstwa freakfightowego i nie tylko. Może uda mi się z kimś porozmawiać, może nie. Kto jest aktualnie w ogóle we wszystkich federacjach ikoną, królem freak fightów? Marcin Najman. Marcin Najman, ringu król, ojciec chrzestny freak fightu. Kto jest aktualnie, bo to wiesz, się może zmienić, królem freak fightów w ogóle, wszystkich federacji? Ikoną, najważniejszym freak fighterem. A mogę tak zabawnie trochę? Może. Good morning. Ce n'est pas sans le sujet de public discussion de provocateur. Mam takie pytanie, które mi się nasunęło od razu. Z którym tam wjeżdżam? Otóż powiem wam teraz, bo może tego nie uchwycicie. Skoro underdog, czyli ten, który jest niżej rejtowany, tak? To w dowolnym tłumaczeniu jest podpies. Taki jest damski odpowiednik. Podsuka? Na to pytanie będę starał się znaleźć odpowiedź. Wśród tych wspaniałych młodych ludzi. Po to tu jestem. Najlepszy polski dziennikarz. Twój ulubiony alternatywny dziennikarstwo to moje hobby. I
co, Jacek, jak ci się podobało na tej konfie? No słuchaj, no na początku byłem lekko taki wycofany, bo nie wiedziałem, wiesz, to są wojownicy, nie wiedziałem, czy mi nie wpierdolą od razu, ale szybko się okazało, że mi nie wpierdolą, więc poczułem się bardziej swobodnie, no i było całkiem sympatycznie, no nie powiem. Były takie akcenty humorystyczne, nie wiem, czy w relacji jest zawarte, jak Adrian Cios przelatuje na dzień dobry przede mną, goniony przez Pawła Jóźwaka, ale tak właśnie było. Pierwszy zobaczyłem w sumie lecący cios i za nim drugi cios, czyli Jóźwiak poszedł za ciosem, o, tak bym to powiedział. No i widziałem też Martę Linkiewicz po latach, po wielu, wielu latach. Martwiłem się, czy będzie mnie lubiła, czy będziemy mieli bifa, czy nie będziemy mieli zgodę. No i co? Okazało się, że Marta po latach jest wspaniałą, kulturalną osobą. A ja uważam, że to było bardzo zabawne. Nie odezwała się, chodzi o nie odezwała się, ale odezwała się po dwóch latach, czy ci załatwię wejście VIP na koncert po prostu i o to chodzi. Tak, tak, tak. Więc mogę po latach się zobowiązać, że załatwię to wejście VIP. Ale serio uważam, że jest to przykład na to, że można poważnie ci nabrać ogłady. No mówię to poważnie, serio. Po tym, co tutaj zobaczyłem z pierwszego strzała. Nie sądziłem nigdy, że powiem takie słowa o Marcie, ale bardzo ją pozdrawiam. Jest to fantastyczna, urocza osoba. I wybitna wojowniczka, co pokazała na gali. No dobra, a co powiesz o tej sytuacji z Magdaleną Schreiber? Marianno, ty mordo. Ja jestem chyba Team Lexi. Co ty gadasz? Jesteś tak farmazoniarą, Mariola. Jak jesteś tak. Team Lexi, to kurwa jestem Team Marta, wypierdala. No wiem. Ale Lexi też jest w porządku, więc Lexi też pozdrawiam. Tutaj trudno byłoby się określić, bo jedna i druga jest sympatyczna. Słuchaj, no to z Marianną. No pani Marianna, mówię pani, bo z szacunku do piastowanego urzędu, bo to prawie prezydentowa nie doszła, w przyszłości nigdy. Słuchaj, no co, no chciała zabłysnąć. Wtedy ma około 14-letni konflikt z Rychu Peją, z moim idolem. Z Rychu Peją? Rychu Peja, serce z tobą. I teraz tak. Uczuję Rychu. Rychu Peja powiedział kiedyś tak. Przewidział. No między innymi dlatego, że tu jestem, no. Czy to samo pytanie mogę pani zadać? Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Nie wiedziała, że to jest jej błąd. No i trochę nie do końca mnie zrozumiała, bo ja zapytałem ją, czy mogę jej zadać to samo pytanie. Ona chyba uzna, że ja sugeruję, że ona jest kurwą, podobnie jak ona sugerowała, że ja jestem kurwą. A to nic takiego. Ja chciałem ją zapytać, dlaczego wtedy kurwą jest. Dobra, w takim razie teraz zabieramy was do Atlas Areny, miejsca, gdzie ostatnim razem, jak byliśmy, nie wpuścili nas na koncert 50 Centa, a teraz drzwi stały przed nami otworem, bo tak jak powiedziałem, mieliśmy identyfikatory uprawiające do wejścia w każdą sekcję, w każdą strefę. Dzień przed galą odbyło się ważenie. No i to, co tam zobaczyliśmy, było ciekawe. Nie możemy pokazać wam wszystkiego, bo mieliśmy prośby, żeby wszystkiego nie pokazywać, ale widzieliśmy takie kulisy, których nie chcieli pokazać. Ale kiedyś wam to opowiem prywatnie, jak się gdzieś spotkamy. W każdym razie, zobaczcie, jak wyglądało ważenie i jak obstawiacie, kto był najcięższy. To już tutaj, w tym miejscu, 120 minut, największa domówka hip-hopowa, na której nie wystąpimy, ale wystąpimy to dzisiaj. To wspaniałe! Jesteśmy. Występuję w tym roku za ciebie. Wiem, Rychu Peja Solówka. Maciek Maj jest z nami. Dzień dobry. Tak, to chyba pierwszy raz jestem wtedy nowy. Uwarajcie. Słuchajcie, prawda jest taka, że jesteśmy w Atlas Arenie, w Łodzi. Tu za mną jest oktagon, który wszystko weryfikuje. To jest właśnie ten oktagon. A ja tu jestem w charakterze gońca na razie, a potem przejmę stery. Już za chwilę pojawi się szalony reporter, z którym będę prowadził Roast Room tutaj na gali Cloud MMA 4. Jestem podekscytowany, ponieważ wcześniej wykonam na żywo utwór Phoenix. Zupełnie na żywo, w całości, bez playbacku. Czy dam radę? Nie wiem. Mateusz, jak się czujesz, kiedy jesteśmy w Atlas Arenie ponownie? No co, no wystarczy. Trzeba teraz czekać, wszystko wydarzy się jutro. Oktagon już czeka na weryfikację. Widziałem Adriana Ciosa. Ty, a tak się rzucali na siebie. Ty, kurwa, co to jest za ustawka? Ja pierdolę. Nic nie poschodzimy na nich, kurwa, ja będę na nich pomagał. Ale dobrze mu powiedział, nie? A wy co teraz, kurwa, ziomki jesteście? No właśnie, kurwa, widzisz. To są kulisy Cloud MMA. Żeby tylko się nie pomylić, nie powiedzieć, fajnie. Jak się nazywa ten? No, co mieszka, kurwa, z Sekwentą? Alan. Kurwa, muszę się gawką mieć. Mieszkają razem. Jak to mówisz, że mieszkają razem? A to Lizek tak mówi. No. A to wiesz, że... Co ty myślisz, Natalia? Myślę, że zakładam moje okulary do śledztwa i jedziemy z tym Mateuszem. Właśnie, mam taki temat, że ja wziąłem okulary zerówki, nie? Żeby mnie nie bili. W okularach to nie można bić człowieka, nie? O, i teraz założę i wytrę. Ale to trzeba obserwować teraz. Nie lubię te okulary. Fajnie, Natalia, słuchajcie, założę teraz okulary, które Natalia lubi, to jest... Ja dziś teraz jak jechaliśmy, to właśnie myślałam, że ja chciałam je wziąć. Fajnie, a ja mam takie wrażenie, że Natalia lubi wszystkie moje okulary, bo je nosi po prostu. Bo mogę.
Oczywiście. No, za darmo. To są okulary. No właśnie, dzięki Mateusz. Proszę Natalia. Mamy okulary i nie można mieć. My jesteśmy jednym teamem, nie? A to tak to rozgryzłeś. A jak? Bardzo mi się to podoba. No kurwa, na okularnika ich robię. Ale poddymiamy. Na razie nie poddymiamy, spokojnie, Mateusz, trzeba rozegrać, kurwa, to jest jutro gala. Jeśli jeszcze poddymimy, to jeszcze będą musieli jutro bić w oktagonie chyba. Ale oby nie znamy. Ja muszę poddymić przed samą walką i po i kurwa zawika. Spierdolka. Tak, tak też na do Warszawy, bardzo mi się to podoba. A dzisiaj to wiesz. Robimy tutaj tak, że jak grzeje busa, ty poddymiasz jutro. Tak. Ja podjeżdżam po drzwi i spierdalamy. Dobra. A wtorek? Wtorek w Warszawie, na swoim. Kurwa. A inaczej, jak obstawiacie? Drodzy widzowie, piszcie w komentarzach, czy przypierdolą w melanż przed walką. Na pewno ktoś to zrobi, na 1000% ktoś to zrobi. My to wam zaraportujemy, ale ja myślę, że... Będziemy w sercu wydarzeń dzisiaj wieczorem. Ja myślę, że część na pewno przypierdoli w melanż. Natalia, ekspercie, jak myślisz? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Natalia przypierdoli w melanż. A to akurat, ja podejrzewam, że Natalia i Maciek mają przypierdolą. Ja jestem dzisiaj delikatny. Piszcie w komentarzach, czy to możliwe. Ale to by się zgadzało, że przed walką, nie? Tak. Ja na przykład zamierzam walczyć dzisiaj sam ze sobą i przepierdolę tę walkę. Bo nie ma jury. No, dobra, to jest pay-per-view teraz, to nie będziemy o tym rozmawiać. Będziemy. Maciek, powiedz Państwu, dlaczego stwierdziłeś, że chcesz być sam popiół? No to zawsze jest milej trochę samemu, nie? Bo Maciek startuje w zawodach. W jakich zawodach? Ale mówił, że ma... co to za zawody? Skok do wody. Mówił, że mamy nie mówić jak chuja z wody. Co jest? Ja mam szalonego lepsze. Mateusz ma lepsze zdjęcie szalonego. Domyślam się. Nie mogę nic powiedzieć, bo jestem w sytuacji procesowej z tym kanałem, niestety. Jakiej? Procesowej. Ale jakiej jeszcze? Hiperbolicznej. Hiperbolicznej sytuacji procesowej. Ale poczekaj, musisz zrobić to. Panowie, czy z rękoma z tyłu? Zęb, tak, mogę podejść i mu wyjebać zęb. Bardzo chętnie to zrobię. Zwariował? Czy chciałbyś Jacka na po prostu na support z tym tańcem takim przed ta swoim występami? Nie wziął mu go na nic. Nie tańca. Powiem ci, przeraźnie. A nawet danie? Nie no, gdzie to żona klamę wyjmuje, bubu. Da, od razu. Uważaj. O, uwaga. Poważny zawodnik. Jak masz kevlar na kolanach? Kevlar na kolanach. Nie, przeszukałem ryte osoby. Ty, ale przeszukiwali. Przeszukali. Ty chłopie ten, ale normalnie ma... kurwa chłopie, jak w sądzie tymi, kurwa, plecak do kontroli. Ja za Muranem przyjechał, czy normalnie busem go z Gdańska wiozły, nie? No. To już jest mocno. Ale czemu? No, ale czemu? Kurwa, co ja tam pracuję, żebym miał takie informacje? No. Po prostu mój narożnik jechał, mijał go na trasie i normalnie był z pełen psów, kurwa, jechał za Muranem. To jego nie przyjmujemy do tego. To on jest w sytuacji procesowej, jak nie jest. Dobra, rozkładamy się, bo tu kurwa nie ma czasu. Ale nie po media. Ja myślę, żeby oni schodzili na spoważeniu, bo jest krótsze odstępy. Co długo jest media? Ty jesteś profesjonalistą w tej branży. Ja kurwa tutaj jestem adeptem dopiero. Żeby nie powiedzieć aspirującym, bo to jest aspirant. Dobra, i teraz tak. Czy zostaję w tym dresie, czy mam normalny strój założyć? W tym dresie, kurwa. Na sportowo. Tylko na... teraz jak popuściłem normalnie, wiesz. To widzisz, że to strojaka idzie do ciebie, wiesz, w tym momencie. Tak, a co, źle ci było ze mną? Nie! No. O, miałeś nie mówić! Ale nie, tak jest się. To tak ci się nie powiedział, a nas bo szalony się czerwieni. Ja mam... To ja już wiem i teraz przysięgam, to nie jest kit, wchodzę do pokoju, który tam no, wziął mi kaut, więc oni jakby wiedzieli, co ja tam dalej będę robił, otwieram, jest normalnie łóżko pościelone i ta dostawka pościelona z pościelą. To jest trojak ma gdzie spać? Bo kurwa, ja się obawiam, że pytanie koło 22 on pytanie jest zapuka. Inne, czy strojak ma gdzie nie spać? Dobra, powiedz mi, czy śpimy w tym samym hotelu? Śpimy no motel? Na nadużycie. No motel. Dobra, 222 masz? Tak. Co było bardziej spektakularne, jak było w chodzisz do pokoja, tam łóżek nie ma w ogóle. No a i tylko strojak leży. Dwa krzesła, kurwa. Ty, dwa krzesła i taca. A dlaczego tak? I tak wiemy, że kurwy nie śpicie. Rozumiesz to? A karła mam swojego. Ty, ale wchodzę naprawdę, ty, a czego nie ma u mnie łóżka? Ty tak nigdy, kurwa, nie śpicie. Pojęcia. Siedzisz z dziećmi na trybunie. A, dobra. Siedzisz z czyimi? Z dziećmi na trybunie, dobra. Dali jej dzieci. Dosadziłem ją tam i powiedziałem, przypilnujcie tę pani. Dostawkę jej załatwiłem. Ej, kurwa, Lexi nielegalnie tyłem wprowadza dzieci na obiekt. Chociaż nie ma identyfikatora, ale zrobi to na twarz. Ja kiedyś robiłem taki festiwal, że też musiałem ludzi wpuszczać, bo moi wspólnicy nie pozwalali mi wydać im identyfikatorów, także rozumiem jej ból. Co to był za festiwal? Już go nie robię. Myślałem, że już go nie ma. Zobaczymy za 3 miesiące. Piszcie w komentarzach, o jaki festiwal chodzi. Ja wiem, festiwal grzyba.
Słuchajcie, ja mam taką ja mam taką teorię, nie? Że walka Lexi jest na końcu, bo Lexi wie, że przegra z Martą Linkiewicz, ale jak walka jest na końcu, to fanki już będą dawno spały. W piżamce się siedzi przed telewizorkiem. Różowe piżamki zakładamy, buzi mamusi. Buzi dupci tak zwane. Buzi dupci. Jeszcze z psiapsi SMS-ik i spać. Nie chcę tego powiedzieć głośno, ale powiem to cicho. Team Linki. Co? No co, stara miłość nie rdzewieje. Jaka miłość? Jak ci poszła? To kibice Marcin Linkiewicz, co? A gdyby tu zaraz autobus pełen Afroamerykanów podjechał? Nie możemy zagwarantować, że to się nie wydarzy. To pewnie będzie problem, żeby załatwić autokar. Dlaczego? No bo na chuj w Łodzi autokar. Na chuj w Łodzi autokar. Bardzo mi się podoba, że żelazna logika ma też. Na chuj w Łodzi autokar. Witam serdecznie, widzowie. Co tam u was? Piszcie w komentarzach, kogo lubicie. Się śmiejesz już daleko. Marciu, ja tak wyglądałem, ale ja kurwa na ciebie stawię. Nie, rozjebię go. Cześć. Jak tego nie zrobisz, to się w górę. Nie, rozjebę. No to dobrze. Strollowany to jest kurwa mój typ. Chce się obstawiać. To jest moja typiara, mordo, narywaj. Kurde, Jacka wszędzie zapraszają, a mnie nigdzie. Słuchajcie, pierwszy dzień na klaucie jest za nami. Jak tu przyszedłem, byłem taki lekko, wiesz, napięty, wiesz, czy ktoś mnie nie jebnie z partyzanta, czy wiesz, czy mnie nie będą chcieli do oktagonu od razu. Ale teraz jestem już wyluzowany, poczułem się, poczułem ten klimat, poczułem tych ludzi. Myślę, że jutro będzie wybitnie. I tego wam i sobie życzę. A teraz, Mateusz, pojedziemy załatwić szereg nieważnych spraw. I próbka, dokręcona jest śrubka. Jak tam się ma moja wuj od ten wuj od grupka. Mordy, zobaczcie, jestem na scenie klauta. Gdybym był zawodnikiem, wychodziłbym tu w tym obcisłym stroju, ale jestem w stroju Baggy XXL, bo nie jestem zawodnikiem. Jestem zawodnikiem pierwszej, najwyższej ligi, w której gram tylko ja, więc nie ma problemu. Drugi dzień, jest już napięcie, jest dużo krzesełek. Tu będzie siedziała publiczność, tam będzie mordobicie. Ja będę tu, a wy będziecie cały czas tam. To wspaniałe. Będę też się wyświetlał. I masz mam w głowie, mam steadicama. Ja mam swojego steadicama nawet. I steady Mateuszka. A no, też Mateuszek dzisiaj jest głodny. Świetnie steady, kurwa, tą rączkę widziałem, no. Słuchajcie, grałem tutaj z OSTR-em. To już z frikami zagram, nie? No teraz nie zagrasz z OSTR-em tutaj. Nie zagram, ale... mówiliśmy o tym. Daj mi powiedzmy same prost. Tutaj na tej scenie już niedługo stanie książę Jerzyc. A ja nie stanę, bo stoję przed nim już. Stałeś przed nim. Na baczność. Stałeś przed nim. Stałem przed nim na baczność. Melduj do kaloryfera! Melduj do kaloryfera, kurwa! Melduj do kaloryfera! A w końcu znasz tą odpowiedź? No nie, bo z Najmanem wcześniej nie gadaliśmy właśnie. A widzisz, a mówiłem ci, zapytaj go wcześniej. No ale on był, cesarz był spięty bardzo. Spięty zajęty. Spięty cesarz, kurwa, a nie chcesz drażnić spiętego cesarza, bo jeszcze w cymbał dostaniesz. Chłopie, no nie mamy, na, nie mamy na to budżetu. Nie ma budżetu na dostawanie w cymbał. Przerwa na reklamę! Ale jesteśmy już teraz w przerwie na reklamę. Mordy, od dzisiaj do przyszłego wtorku trwa konkurs. Konkurs, w którym możesz wygrać podwójne zaproszenie na koncert Elimination Kato wraz z osobą towarzyszącą, no bo podwójne, ale również oferujemy dla ciebie hotel, znaczy dla was, ale to nie jest, to jest nic, bo poza tym, że masz wejście na koncert i hotel, tam gdzie my oczywiście, to cały dzień, a nawet wieczór spędzasz z nami. Próby, wygłupianie się, relaks, chillin, a nawet after wieczorem. Tak, mordy, to jest bardzo prawdopodobne. Więc startujemy dzisiaj we wtorek, kończymy za tydzień we wtorek, ale co trzeba zrobić, żeby wygrać? Otóż, Elimination Kato to oczywiście nostalgiczne wspomnienie eliminacji i cofnięcie się te 11 lat wstecz już, ale tak naprawdę to również ogólnopolski, drugi, a nawet światowy, festiwal Niebanglasza. I co trzeba zrobić, mordy? Na YouTubie macie beat Niebanglasz, ktoś go tam AI-em zrobił albo wydobył w inny sposób, to jest nieważne. Prawa autorskie go nie dotyczą, czyli po prostu YouTube tego nie zablokuje. Nagrywacie wasz rap, mojego i Sermicha kawałka Niebanglasz, najlepiej tylko pierwsze zwrotki refrenu. Nie rozdrabniajmy się, bo to jest festiwal Niebanglacza. Nagrywacie swoją interpretację. Czyli im bardziej to będzie szalone, im bardziej to będzie zawadiackie, im bardziej to będzie rzucające się w oczy, tym większa jest szansa, żeby wygrać. Czyli jeżeli nagrasz siebie na białej ścianie jak ja teraz, no to twoje szanse są małe, marne.
Ale jeżeli nagrasz siebie na białej ścianie, pomalowanego na biało, twoje szanse rosną. Żadnych podpowiedzi, nic takiego. Konkurs startuje, jak powiedziałem, dzisiaj we wtorek macie tydzień. A, ważna rzecz. Jeżeli będziesz na siłach, będziesz czuł swoim serduszkiem, że jesteś w stanie to zrobić. Wystąpisz na festiwalu Niebanglasza w Katowicach na scenie z nami. W którejś z wersji Niebanglasza. Nie wiem jeszcze w której, bo będą to różne wersje. Nie będę spoilerował, ale mamy też nowe. I chyba na tych nowych się głównie skupimy. A również dorzucę coś od siebie. Co to będzie, nie powiem. Ale wszyscy wiecie, że mam wiele różnych rzeczy, które mogę oddać. Są to zwariowane produkty NWJ. Ale też rzeczy z mojej prywatnej kolekcji, więc zrobię tak zwany gift box dla zwycięzcy. A wiadomo, że i tak finalnie wygra hip-hop. Czas start, zapraszam. A! Ważna rzecz. Ten filmik z waszym rapowaniem wrzucacie na Instagram z hashtagiem Elimination Kato. Żebyśmy mogli zobaczyć, wasz profil musi być to profil otwarty. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Oznaczacie mnie, no, Strajewicza nie musicie, ale też możecie. I generalnie robicie tak, żeby wasi znajomi czuli, że bierzecie udział w czymś naprawdę wyjątkowym. A ja widzę się z wami już na scenie. Siema. O, elegancko. No ja. Jest moja skrzypaczka. Dzień dobry. Siema. Jacek, komentuj na bieżąco, co się dzieje, co robimy? Ja nie mogę na bieżąco komentować, ponieważ mam mało czasu. Pamiętaj, tylko spokój nas uratuje. Was na pewno. Maciek, jako projekt menadżer, co robisz, czemu pijesz? Kole piję. Projekt menadżer, jaki poważny termin w ogóle przy przypadku takiej gali tutaj. Tour menadżer nawet. Nie no, tour menadżer to stoi za kamerą akurat. Teraz się chciałem go podkurwić. No, na chuj próbujesz jakiś konflikt tutaj wywołać, gdy ma to już się przyjaźnie, kurwa. Na tym wyjeździe zwłaszcza się zaprzyjaźniliśmy. Oj, to tak, to prawda. To jest dużo przyjaźni. A ci rączka lata, biedaku, kurwa. Ten mikrofon tak robi, kurwa. Jest dużo miłości. Kochajmy się. Kochajmy. Nauczmy się kochać ludzi. Przyjaźnić się. Przyjmować ich w swoich domach, w swoich restauracjach. O, karmić się. Dziękuję. Karmić. Kocham cię. Nie ma większej miłości niż miłość do jedzenia. Nie ma, absolutnie. Niestety. A wiadomo, że przez żołądek do serca. Do serca. Tylko. Restauracja King Kong. Przez żołądek przez do serca. Przez 2K. Przez duże K. Przez 3K. Trzecie jest nieme. Nie ma. 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 Kurwa, my jedziemy. To tu, kurwa, ty. To tam. Tam. Tu! Tu! Nie, tu jest rozrzut. Ale ja chciałem tam, co? Wiem, nie być. No dobrze, do spodu, Sławek. Dobra, chodź. Poposeczku proszę pokazać, dobra? Ja nie mam. Nie wejdę, kurwa. Nie mam. Mateusz, to jest pokój zwierzę. Bezeń, znaczy zwierzeń. I tutaj sobie będę ci siedział i deliberował z różnymi miłymi osobami. Może też nie miłymi, zobaczymy. Na razie nie ma szalonego reportera, nikogo kurwa nie ma, jestem tylko ja. Jestem ja i moja niezawodna publiczność. Zróbcie hałas. Nie, emocje buzują w chłopakach. Geriatria pozdrawia. Będziesz dzisiaj się odpalał? Czekaj, ja chciałem nawiązać do naszej maskotki, bo wygląda jak ulizany broku. Mordo, właśnie chciałem cię zapytać. Przecież to jest jakaś kalarepa. Ty jesteś tutaj jednym z włodarzy, nie chciałem cię hejtować tak na wejściu, ale kto to kurwa wymyślił tego broku? Nie, generalnie ja chciałem, żeby się nazywał Klautoholik, ale no, nie chcieli. Dobra, dziękuję. Hej. Co? Bezczelna świnia. A ciebie jak mam coś pisać? I odbiera, mówi, o, czekałem na twój telefon. A myślisz, dobrze, że ciebie jak mam pisanego, jakiś raper. No. Dobrze, że dzwonisz, właśnie miałem do ciebie. A ja mam w ciebie pisanego Shalom Reporter. Shalom Reporter. Mhm. Nie, szanowny reporter. Stoję za sceną, zaraz będę grał. Za jakieś 13 minut. Po drugie, mam zajebistego nowego headmana. Jestem supportem. Dominik musi ksywkę zmienić na Szalony Dominik albo... Szalony Migaczu. O. Stań, powiedz nie, jesteś Feniks. Tak leciało, tak myśleć. Tak, i nigdy więcej twój penis, twój penis nie powie wstępie, miłości, nie, bo ja, tak, to znam, jestem tam. A ja chciałem coś powiedzieć, bo spotkałem tybulskiego Pablo i powiedział, że kurde, gra, że gra przed ciosem, w ogóle przed ciosem koncert to jest taki, wiesz, ale gwiazda jest, ale słuchajcie, najlepiej, że Paweł ciekawe, powiedział, kto że Paweł... Idzie, kto Paweł, idzie za ciosem? Że Paweł powiedział, że... Ja myślałem, że wiesz, cios go poprosił, nie? Coś, a Paweł mówi, kurwa, i udało się. Takie moje marzenie, przy tego uprzeć, żeby zrobić. Czyli to nie było tak, że cios zagrać za mną, a pewnie dzwonił i ty mogę przed to zagrać? Kurde, to jest dziwny układ. Mógłby u nas zagrać w Rostrumie. Kurde, ja nie słyszałem o kawałka. W pokoju zwierzę. A kogo będziemy mieli jako gości w pokoju? Wszystkich. Tak? Morawiecki, Urban. O, zagrał postać. Tak.
Tak, to jest, wiesz, to jest bardzo znany pokój. A gochę będziemy mieli? Gochę się dowiozą. A, ja chciałbym teraz powiedzieć, coś, czego nie mówiłem. No. Przed wejściem VIP, no. Pierwszy samochód, jak wychodzicie, moi drodzy, po lewej stronie, stoją tajniaki i kurwa tak wszystko filmują. Tak chamsko kijanką w ubraniu w ten, no, od razu widać i tak o telefony cały czas. I cały czas jest rekord. Patrzyłem nawet czy 4K, czy 60 klatek, ale no tak o. Wszystkich to wchodzi, wychodzi. Jest ostro. To nie są ostatnie aresztowania dzisiaj. Żegnajcie. Ja pierdolę, to myślisz, że to jest jakieś w celu, żeby do walki nie doszło jakiejś kolejnej? Może, albo żeby się roastrum nie odbył. Może on się z konkurencji. Ale ty czy ja? Cholera wie. Mnie już widzieli, nie powiedzieli nic. A ja bo widziałem, jak podjeżdżali, patrzyli na mnie. Czyli no, jesteśmy bezpieczni. Ja grałem psa w serialu Mordo, to jakbym, wiesz. Jesteśmy bezpieczni. Albo wiesz, oni przed samym zwijają tak gochę. Czyli oni powiedzą, wchodzić roastrum, a tu gleba już ma sankcje. Na żywo zawika. To idź do pracy. Kurwa, wychodziłem tu kiedyś, wiesz? Tak? Dokładnie tu. Czujesz się jak przed wyjściem do oktagonu? Do Jacka wtedy. Który dokładnie wtedy do Jacka, w tym miejscu. Kochani, w tym miejscu. Powiedziałeś do Jacka. Do Jacka Murańskiego. W tym miejscu. W Tauron, w Arena, nie Tauron, że to jest Atlas Arena Łódź. Tymi schodami, w tym miejscu wychodziłem do Jacka, którego w tym momencie Arek Tańcula dokańczał różnymi ciosami. Tu mnie wypuszczono, postałem i mnie zwrócono. To było wtedy. Ale zarobiłeś. Kawał historii, nie. Nie dali mi pieniędzy, kurwa. Masz. Za dara wyszedłeś? Nie, no dali mi za przygotowania i wygrałem dwie konfel. To sobie wygrałem. A za konfel jak się wygrywa? No, 15 płacę, jak jesteś dobry. A ja jak przeczytałem list do Morańskiego, jaką godzinę do Caryca, ja w jednym zdaniu go skwitowałem, to od razu 15 miałem wypłaconego. I później drugi raz byłem lekarzami z tym strojem, no. 15 i za przygotowania tam miałem. Było dawno, to mogło być, że przygotowałem chyba 3-4. Więc sobie 7 dychy, tak? To zajebisty interes, to jednak. Czyli można być w Afrikach i się nie bić. Mam i iść już sobie? Znasz język migowy? A nie, serio, gdzieś mamy wejście zaraz? Nie znam jeszcze migowego, tak? Ale... mam sam pracować bez niego? Podwójna stawka za te minuty. Dobra, jak mam już moje ucho? Idę, pomijamy do mojego godzina. Jacuś, pamiętaj, stań, powiedz, nie jesteś sam. Dobra. Widzimy się zaraz wszyscy. Już, panie kierowniku, kochany. Ja tańczę z panem Pawłowskim, nie widzisz? Pożyki, tak? Razem zakładamy PG's 2. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Pan Pawłowski, który kiedyś powiedział Dede! I to nie raz. Więcej niż raz. Powiem ci więcej, powie to dziś. Tak będzie. Ej, yo, Cloud. O. Bang. Ty. Choć się odjazdem tu się polecam. Jacek Feniks o Terenix Desant. Pod popiół sadza, przygotuj szaza. Bang. Stań z dołu, ziomu, stań z ziemi. Odszep się z popiołu jak Feniks. Wszystko może zacząć, ziomuś, znowu. Wszystko można jeszcze zmienić. Byłem na gali Klotem w Atlas Arenie, a tak naprawdę oglądałem ją w telewizorze, tak jak niektórzy z was. No bo cały czas trwania gali byłem w pomieszczeniu, w którym komentowałem w tej transmisji naszego pokoju zwierzeń, bez Ani oczywiście. I tylko na chwilę zabrali mnie obok oktagonu, żebym komentował w głównej transmisji walkę z Buka z Majorem SPZ, ale kiedy zabrali mnie tam, zmienił się plan. Jak już mnie doprowadzili do tego oktagonu, gdzieś w jego ulicę, tam się rzucili na mnie ludzie, żeby robić zdjęcie i tak dalej, to powiedzieli, dobra, dawaj tam pod ten oktagon, zrobił mi tam miejsce, a zmieniła się walka i zanim był z Buku i Major, to była Alexi i Marta właśnie. Więc miałem niesamowitą okazję tak naprawdę oglądać tą walkę z bardzo bliska i powiem wam, że naprawdę robiło to na mnie wrażenie. To, jak one były zaangażowane w ten pojedynek, to poczułem, że to nie są jajca, nie? W sensie takim, że one cały czas sobie patrzyły w oczy. Nie spuszczały wzroku jedna z drugiej. Patrzyły sobie w oczy i wymierzały sobie ciosy. Szły jak przecinaki. Naprawdę bardzo waleczne kobiety i to była świetna walka. Fantastycznie się to obserwowało. A nie wiem, czy w ogóle tam chyba były, nie wiem, czy były przyznawane bonusy i tak dalej, no ale chyba bezapelacyjnie to najlepsza walka gali. Nie, no dla mnie to była najlepsza walka gali, chociaż ja wygląda ekspertem nie jestem, ale już kurwa jestem. Ja ci mówię, to była najlepsza walka gali. Potem była walka z Buka z Majorem i tutaj powiem wam, że z Buku też zrobił wrażenie piorunujące. No wszedł, kurde, na kota wszedł. A jak ci się w ogóle właśnie komentowało? No bo ty nie miałeś okazji komentować. Kurde, no wiesz co, no to jest taka też, to jest taka historia, że siedzisz, byłem ja, Kaniowski i ten, jak się nazywa, ten taki bokser z nosem takim płaskim. A, Sarara. Ale to nie, kickbokser. Kickbokser, no to whatever, no ale bokser jednak jest tej nazwy. Tak. I Sarara. No i wiesz, Kaniowski siedział w środku, ja zastąpiłem Alberta Sosnowskiego, bo on komentował walkę dziewczyn z nimi. Siedziałem tam, a wcześniej siedziałem jakby za nimi.
siedziałem tam i wiesz, i Kanioski, masz słuchawki i Kanioski dyrygował, kto mówi, nie? Więc aha, trzeba było się wstrzelić, więc bardziej patrzyłem na ten oktagon i niż na Mateusza, no ale coś tam zwróciłem. Wiesz, komentarz tej walki był jeden, może wygra hip-hop, to było pewne, no w każdej konfiguracji wygrywał hip-hop, więc to było spoko, no i potem już wróciłem do mojego skromnego pokoiczku, w którym naprawdę działy się wesołe rzeczy. Wiem, że wiele osób tego nie widziało, myślę, że to nie jest dobre, że nie widziało, bo było tam naprawdę śmiesznie momentami, no ale co do tego właśnie pokoju zwierzeń, to powiem wam, że na początku tam poszedłem, jakby jak się zaczynała gala, w tej w pierwszej fazie, nawet chyba jeszcze przed 20 to było, tak, po 19 jakoś. I poszedłem tam i szalonego reportera nie było, bo on gdzieś pojechał do hotelu. Zostałem ja tam sam, miałem tam być sam i był ze mną Sławek Peszko, nie? No i Sławek Peszko to jest kot. Bo ja cytuję tylko jedno, nie? Pokazuję Neymana, on tak: Jezu, kurwa, jaki on jest brzydki, nie? On tak normalnie. Ale co jest tym najlepsze? Wiesz, to się skończyło, ta gadka, oni: dobra, to mamy chwilę przerwy. I ja wychodzę, a się okazuje, że to wszystko leciało na ekranach tam na... Tak, tak. Na ekranach, tak, nad oktagonem. Tak, to prawda. I ten Peszko, Jezu, jaki on kurwa brzydki, nie? No i to było to. No i wiadomo, najbardziej wyczekiwaną walką wieczoru była niewątpliwie walka Murański-Najman. Walka podwyższonego ryzyka. Mateusz zwrócił uwagę, że ochroniarze do ostatniej chwili stali w ringu. No i kurde, powiem wam, ja to widziałem już w tym pokoju zwierzeń i no kopary opadły wszystkim, bo nie widzieliśmy, co to w ogóle się odpierdoliło tam, nie? To było naprawdę bardzo dziwne. Jeżeli miałbym to jakikolwiek sposób skomentować tak z serduszka, to powiem wam, że no Najman, to potem obejrzałem dokument o Najmanie, polecam, nie bokser, bardzo ciekawy. Tak jak Najman jest bardzo sympatycznym gościem, no to sportowcem faktycznie jest raczej lichym. Natomiast Największym mankamentem, czy też najgorszą konsekwencją tej walki Murański-Najman jest to, że obawiam się, że Murański jeszcze bardziej uwierzy w to, że jest wojownikiem i teraz będzie do wszystkich startował. No odleci. Odleci, nie? A gościu naprawdę, patrzyłem z boku, bo tam ja to ja, nie? Nie widziałem, żeby się z kimś witał, naprawdę. Wybitnie aspołeczny typ musi być. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie będziemy teraz za to ganiał, ale... A myślisz, że dojdzie do tej walki z Masą w końcu, czy to tylko... Kurde, wczoraj oglądałem o tym, że jest faktycznie plan na to, że to jest gala studyjna ma być. Podobno w nowym vlogu Psychotropa z Wielkim Bu jest o tym gadka. Widziałeś? Tak, oglądałem, no. I tam jest gadka, że Cik jest zakontraktowany do tego i ktoś jeszcze. Że no tam jest, znaczy w sensie, no bo oni o Cik, tym mówią... ten... Remi. Tak, i jeszcze jeden ten. Ten, co też był na fejmie. Co go źle nazwałem. O Jezu, jak on się nazywa, kurde, nie bestia, tylko... Dzik? Nie, nie, taki kurwa, to on tak niewyraźnie mówi. Co go z Zadorą pomyliłem. No właśnie on. No to samo, widzisz, no. No ale wiesz, który? Wiem, ten mały taki. Tak. To, to z fejmu, to było na fejmie. No to właśnie Psychotropa mówi, że go też tak kontraktowali. A, no to nie wiem. No ale to... No nie wiem, czy się odbędzie, no kurde... Znaczy tam generalnie też poruszyli ten wątek, że w sensie, że Masa to nie będzie walczyć, tylko że on ma być jakimś cichym udziałowcem i tak nie, dalej. Nie, że to jest, że nie, ale nie, nie mówię o że tym... ma walczyć, ale że to nie jest jego, że to nie jest jego federacja, tylko on tam ma ciche udziały w tym. O to chodziło. Okay. W tej wypowiedzi, że on będzie walczył. No ale kurwa, no już poza wszystkimi aspektami, wiesz, prawilności i nieprawilności, tak dalej, no to nie, trudno mi sobie wyobrazić, że naprawdę jacykolwiek sponsorzy wchodzą w sponsoring takiego wydarzenia, no bo to jest, wiesz, strzelanie sobie w kolano na dużą skalę, to jest strzał z bazuki, no. Myślę, że mój pryncypał z kanału Zero od razu wjeżdża w temat, no. Nie chcę spoilerować, nie będę mu nic mówił, ale myślę, że tak by było, no. Więc tak to wygląda. Dobra. Ale generalnie było bardzo fajnie, no. Ciekawe to było przedsięwzięcie. Bo to będzie Jacek Świąteczny jakby odcinek. Naprawdę? No w niedzielę. Chcesz coś powiedzieć swoim widzom? W Wielką Niedzielę? Tak, w Wielką Niedzielę. W największą niedzielę, największą dymy. Słuchajcie, w największą niedzielę życzę wam wszystkiego dobrego, jeżeli wam na tym zależy, żebyście byli dla siebie mili, dobrzy, rozsądni w życiu, słusznie wybierali, nie ulegali zbytnio pokusom i presji i patrzyli z nadzieją do przodu, z optymizmem i powstawali jak Feniks. Dobra, to jeszcze świąteczny quiz, wymyśliłem go na szybko. Świąteczny quiz? Tak, teraz mi przyszedł do głowy, bo w sumie to jest odnośnie tego, co gadaliśmy na Q&A-u. Dobra, to powiedz, czy jesteś, chodzi o majonez, team winiary, czy ten drugi jakiś, kielecki? Kielecki czy winiary? No, odwieczna walka, ale jaki jest? Kurde, powiem wam szczerze, że nie dalej jak dwa dni temu miałem rozkminę, że, bo ktoś mnie wtedy pytał też w takim quizie o sałatkę warzywną, taką jarzynową. Nienawidzę jej i zawsze jej nienawidziłem ze względu na majonez. I do majonezu przekonałem się jakieś 10 lat temu, powiedzmy, nie? Coś takiego, czy może 15.
No. I tak sobie właśnie myślałem, kurde, jak ja przecież kiedyś w ogóle tego majonezu nie, na język nie brałem, to teraz no nie wiem, czy kielec. Ha! Jak? Hellmann's! A ja nie lubię sałatki jarzynowej. Ja nie cierpię. Właśnie za dużo majonezu. No właśnie tak, ale oddzielnie majonez już akceptuję, ale w tej sałatce to mnie tak chodzi strasznie. No dobra, a natomiast sernik... jestem team Hellmann's. A sernik z rodzynkami czy bez? Bez. A mazurek? Nie, Robert. A króliczek czy zajączek? Bazie. Kurczaczek! No króliczek czy zajączek, no. No to jest zajączek. Samo. Zajączek. No dobra, miało być zajączek czy króliczek, czy ten. Czy... jak się nazywa to, co ćwierka? Pislaczek! Kurczaczek! No. Zajączek czy kurczaczek? Zajączek. Golenie mamy zajączka. Mamy wszystko. Wspaniale. Moi mili, powiem wam na koniec, że mamy też odcinek z Fame 20, ale kiedy go puścimy? Tego dowiecie się w najbliższej przyszłości. Oglądajcie tę telenowelę, bo wracamy dla was i generalnie czuję, że wiosna jest w powietrzu i wszystko jest na dobrej drodze. Życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to jest samograj!